pan Roman, choć jest już na emeryturze, chciałby założyć w Zawadzkiem swój własny biznes, zakład grawerski. Jednak by to zrobić, musi zainwestować. No na pewno lokal, na pewno kasa. Ja tam mam te pieniądze, ale nie, na pewno mniej niż potrzeba. Nie? Skąd wziąć pieniądze potrzebne na założenie i rozwój firmy? Na to pytanie wielu nie potrafi znaleźć odpowiedzi. Dlatego w Kinoteatrze zorganizowano pod koniec marca spotkanie, dzięki któremu można było dowiedzieć się o finansowych formach wsparcia. To nie jest takie straszne, jak to się tak wydaje. Aczkolwiek no, po prostu trzeba troszkę mieć doświadczenia i takiego polotu, żeby po pierwsze mieć swój pomysł, po drugie umieć jak gdyby ten pomysł dookreślić, bo jakby nie było właśnie ta cecha takiego pomysłu powoduje, że wiemy, gdzie szukać po prostu środków. Nie? To są dobre dofinansowania, bo no, dają szansę, żeby coś rozwijać, żeby coś zrobić nowego. Bo jak mówią, od pomysłu wszystko się zaczyna. Tego dnia zawadczanie wykazali się sporym zainteresowaniem tematu. Jest bardzo dużo przedsiębiorców, którzy chcą zdobywać fundusze. Widzimy z roku na rok też coraz większą sprawność w pozyskiwaniu tych funduszy. W najbliższych latach, czyli 2014-2020, my jako Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki mamy do dyspozycji ponad 162 miliardy euro, więc bardzo duże środki. Pozyskane pieniądze pomagają nie tylko w rozwoju firm, ale także działalności placówek oświatowych. Szkoła w Rzędowicach od 2007 roku pozyskała ponad 1 000 000 zł. Co nam dają te środki? Możliwość przede wszystkim rozwijania szkoły, szczególnie organizację bardzo różnorodnych zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły. Cieszę się, że już są zapowiedzi na 2017 rok, a więc na pewno będziemy aplikować o nowe pracownie. Chcemy, żeby szkoła wiejska była szkołą super, nie tylko szkoły miejskie mogą mieć doposażenie. My też mamy wizję i dopóki mamy plany i chce nam się i mamy jeszcze siłę, na pewno będziemy składać wnioski i szukać każdej złotówki, którą gdziekolwiek można znaleźć. Spotkanie w Kinoteatrze było okazją nie tylko do poznania źródeł dofinansowania, ale także przemyśleń. I teraz tak sobie właśnie pomyślałam, siedząc tutaj, że bardzo dobrym projektem jest projekt wchodzący w eksperyment pedagogiczny. No i nie wiem, czy, a ponieważ wnioski się dopiero składa za rok, więc jest szansa, że może z tego projektu nasza szkoła skorzysta. Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego można znaleźć na stronie rpo.ocrgopolskie.pl.